Cześć wszystkim, witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii Zostań Molem Książkowym ze Zmianoholiczką. Tak, w końcu nagrywam ten filmik, jak widzicie, siedzę sobie tutaj za nosą książki, siedzimy właśnie w tym miejscu takim właśnie książkowo-bibliotekowym. Także to jest właśnie ten moment, w którym nagrywam dla Was ten filmik. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Dzisiaj przychodzę z takimi propozycjami książkowymi dla nieco młodszych dziewczyn. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wiem, że jest Was dosyć dużo. Wiem, że bardzo czekacie na ten filmik, także to będą właśnie książki dla Was. Natomiast jeżeli jesteście starszymi dziewczynami, to też wydaje mi się, że możecie ze mną spokojnie zostać, bo książki, o których będę tutaj mówić, na pewno bardzo dobrze znacie, a przynajmniej część z nich, ponieważ są to takie jakby klasyki i jeżeli będę o nich opowiadać, to wydaje mi się, że pojawi się na Waszych twarzach uśmiech i będziecie miło wspominać te książki razem ze mną, bo książki moim zdaniem są warte przeczytania i są po prostu śmieszne, zabawne, lekkie, opowiadające o problemach nastolatek, o całym tym świecie nastoletnim. Wydaje mi się, że warto na nie zwrócić uwagę i warto sobie o nich przypomnieć, jeżeli już wyrosłyśmy z tych książek. Ja, gdybym miała więcej czasu, to na pewno bym do nich wróciła, bo są naprawdę fantastyczne. Uśmiałam się przy nich naprawdę bardzo, także ja bardzo mile je wspominam i zaczynamy. W książkach postaram się Wam mówić w kolejności chronologicznej, czyli po prostu po kolei, tak jak ja po nie sięgałam, tak Wam je przedstawię. I zacznę od serii, która tak jakby rozpoczęła moją przygodę z czytaniem, od której to wszystko się zaczęło i od której moja miłość do czytania zapłynęła żywym ogniem. Zapłonęła żywym ogniem. Mowa tutaj, moi kochani, o książce z serii To ja, Lucy. Akurat to jest część ósma, Zwariowany świat mody. Książka jest to autorstwa Kelly McCain i kosztuje 19,90, także polecam Wam sprawdzić, czy jest w Waszej księgarni. Ja ją chyba kupiłam w Empiku, ale wydaje mi się, że na każdej stronie internetowej z książkami również ją znajdziecie. Jeśli Lucy stara się zorganizować szkolny pokaz mody na cele właśnie dobroczynne, w książce znajdziemy wiele intryg, również wątki miłosne, z tego względu, że Lucy, jak to typowa nastolatka, zaczyna interesować się chłopcami. Także tutaj wszystko również znajdziemy. Naprawdę bardzo ciekawa książka. Ponadto nie jest to taki zwykły, nudny tekst zapisany od góry do dołu, linijka po linijce. Jest to w troszeczkę innej formie, troszeczkę jakby w formie pamiętnika. Zaraz Wam to pokażę, czekajcie. Jest dużo rysunków, zobaczcie. Bardzo, bardzo dużo różnych rysunków, rysowanych tak jakby odręcznie. Co jeszcze mamy? Różnego rodzaju tak jakby kartki powklejane. Także czyta się to naprawdę bardzo ciekawie i te obrazki, ja do nich bardzo często wracam. Zobaczcie, to jest Lucy i jej przyjaciółki. Jeszcze pamiętam, chociaż imion już nie pamiętam, ale ogólnie całość tak mniej więcej mi świta. Tutaj proszę bardzo, jakieś raporty. Raport Operacja uratować pokaz mody. Także trochę taki spoiler, dobra, przepraszam, ale po prostu rysunek taki jakoś mi się otworzył. O, i zobaczcie, co jest jeszcze fajnego, to to, że ogólnie cała seria ma bardzo dużo wspólnego z modą, ponieważ Lucy jest fanką mody, interesuje się modą, chce zostać tą projektantką. Bardzo dużo właśnie jest takich rysunków typowo modowych, gdzie ona tworzy tam jakieś projekty, ona ubiera również swoje przyjaciółki, tworzy dla nich różnego rodzaju stylizacje. I tutaj mamy taki właśnie pokaz tego, co Lucy wytworzyła. Bardzo ciekawa książka, napisana bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o tekst, to też nie jest on taki że się tak mozolimy właśnie przy nim czytając, ponieważ litery są bardzo duże, czcionka jest bardzo duża, powiem Wam szczerze, że gdybym miała wybór i mogłabym zdecydować, że książki właśnie, wszystkie książki mają taką wielkość liter, taką dużą czcionkę, wszystkie bym tak zrobiła właśnie taką czcionką, bo moim zdaniem to się o wiele łatwiej czyta, o wiele przyjemniej. Taka czcionka jest po prostu, nie wiem, przyjemniejsza dla oka. Ja lubię książki z dużą czcionką, może powinnam już z tego wyrosnąć, ale jakoś nie potrafię i po prostu to lubię. Książki są naprawdę bardzo fajne, wszystkie są napisane bardzo ciekawie, uśmiejecie się po prostu mega śnie przy tym. Co do tego, że jest inspirująca, do tego, że jest taka bardzo dziewczęca, nie mam wątpliwości, jeżeli jesteście zainteresowani, polecam. Ja z czystym sumieniem każdą książkę polecam stąd, a te książki uwielbiam, tak jak mówię, to jest początek mojej, tak jakby drogi, właśnie jeżeli chodzi o całe to czytanie. Kolejną książką, na którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę, jest seria Kumpelki Randki i to jest akurat pierwsza część, czyli Tajemniczy Nieznajomy, autorki Katie Hopkins i również koszt 19,90. Książka ta opowiada również o bohaterce imieniem Lucy, ma 14 lat i
Przyczyna po prostu takie zwykłe, nastoletnie problemy. Nie wie, kim chce zostać, nie wie, jaki ma cel obrać w swoim życiu, nie wie, jak to życie jej się potoczy. Ma po prostu zwykłe, przyziemne takie problemy z przyjaciółmi, również z chłopakiem, ponieważ poznaje nowego chłopaka, ale to wszystko dowiecie się już z książki, nie będę Wam tutaj zbyt dużo zdradzać. Ogólnie przyjaźni się z bardzo piękną Izzy. Lucy jest taką dziewczyną pełną kompleksów, wydaje jej się, że jej ciuchy są niewystarczająco dobre, że jej włosy niewystarczająco lśniące, że nie jest wystarczająco wysportowana, że nie ma pięknej figury, że jest za gruba, czyli po prostu takie zwykłe kompleksy typowej nastolatki, każdy je ma i każdy przez to przechodzi. Lucy poznaje właśnie, Lucy przyjaźni się z Izzy, która poznaje Nestę i to jest kolejna właśnie przyjaciółka jej i Lucy jest troszeczkę taka odepchnięta na boczny tor, stara się zaprzyjaźnić z Nestą, a właśnie po drodze również poznaje tajemniczego nieznajomego właśnie, czyli chłopaka. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam. Cała seria jest naprawdę fenomenalna. Książka jest napisana bardzo ciekawym, takim prostym, zabawnym, po prostu luźnym językiem, idealnym dla właśnie młodszych odbiorców, moim zdaniem. Ja z przyjemnością pochłaniałam książkę za książką, naprawdę w jeden dzień potrafiłam przeczytać tą całą książkę, a ja byłam na początku nastawiona bardzo sceptycznie do czytania, także to był duży sukces, bo książka faktycznie mnie wciągnęła. Nie ma tu już może tak dużo rysunków, natomiast jak w serii poprzedniej, czyli To ja Lucy, natomiast też znajdują się różnego rodzaju trącenia tak jakby do tekstu, zaraz Wam postaram się Wam poszukać, o na przykład coś takiego. Także nie jest to też zwykły tekst, też jest duża czcionka, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się czyta, pochłania się naprawdę strona za stroną, książka za książką. Seria Kumpelki Randki składa się, wydaje mi się, z 10 książek, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie na dole, ja po prostu widzę tutaj, że mam 10 tych książek i wydaje mi się, że tyle ich właśnie jest. Powiem Wam szczerze, że jeżeli przeczytacie tą książkę, to każda kolejna będzie Wam szła tak. Będziecie pochłaniać ją naprawdę bardzo, bardzo szybko, bo książki się naprawdę fajnie czyta. Są, tak jak mówię, luźne, przyjemne. Nic więcej dodać, nic tutaj nie mam żadnych negatywów, naprawdę polecam. Kolejną książką, o której chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć, jest książka z serii Zwierzenia Georgii Nicholson i jest to pierwsza część Angus, Stringi, Przytulanki. Na podstawie tej książki powstał również film Angus, Stringi, Przytulanki, do którego również Was już teraz odsyłam. Jest to idealny film na właśnie wieczór, w którym jesteście smutne, takie zdołowane. Ja powiem Wam szczerze, że jeżeli mam zły humor, jeżeli mam właśnie takiego doła, jeżeli jestem wykończona psychicznie, fizycznie, w ogóle mam ochotę tylko siedzieć i płakać, sięgam po tamten film, siadam, oglądam i jak już go obejrzę, jestem po prostu naładowana taką pozytywną energią i naprawdę śmieję się do rozpuku, tak samo właśnie jak przy tych książkach. Jest to fenomenalna seria, po prostu ja jak poznałam te książki, to nie mogłam się od nich oderwać, naprawdę nie mogłam, bo jak zaczniecie, to na pewno nie skończycie, ja Wam to gwarantuję. Po prostu to powinno być sprzedawane z gwarancją zwrotu pieniędzy, jeżeli się nie spodoba, to Wam wszystko zwrócą, a na pewno nie ma takiej możliwości, bo książki są cudowne. Książka jest już takim typowym pamiętnikiem, pisana jest właśnie jako typowy pamiętnik, zaraz Wam to zresztą pokażę. O, proszę bardzo, wszystko, proszę bardzo, wyszczególnione godzinowo, naprawdę bardzo, bardzo fajnie jest to napisane, wymyślone. Jeżeli ktoś lubi właśnie książki takie nietypowe, czyli w formie pamiętników, to polecam. Autorką, w ogóle jeszcze Wam nie wspomniałam, jest Louise Reynison, natomiast cen Wam niestety nie podam, ponieważ całą serię dostałam jako właśnie w formie prezentu i niestety cena jest zamazana, natomiast też wydaje mi się, że to będzie koszt 20-30 maksymalnie złotych. Książka doskonale oddaje nastroje właśnie nastolatek. Jest zabawna, ale momentami również wzruszająca. Nadaje się i dla młodszych dziewczyn, i dla ich starszych sióstr, czy też mam nawet. Naprawdę to jest książka, moim zdaniem, wielopokoleniowa. Może się nie wydawać, ale naprawdę tak jest, bo każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i nie da się nie śmiać przy tych historiach poruszanych w tej książce. Jest to właśnie prześmieszna książka dla dziewcząt, która porusza tak jakby problematykę buntu, miłości, jakichś kompleksów nastolatek, całego właśnie życia właśnie nastolatek, także jeżeli jesteście w tym wieku, to ta książka na pewno przypadnie Wam do gustu. Powiem Wam jeszcze tylko tyle, że te dwie serie są bardzo, ale to bardzo do siebie podobne i tak naprawdę tematyka jest ich
Powiedziałabym, że dokładnie taka sama. Powiedziałabym, że te serie są do siebie bliźniaczo podobne. I jeżeli nie macie ochoty tracić pieniążków na te dwie książki, te dwie serie, ponieważ tak naprawdę no, one są bardzo zbieżne, jeżeli chodzi o tematykę i ogólnie bardzo wiele macie tutaj podobieństw. I jeżeli miałabym Wam powiedzieć, jaką książkę Wam bardziej polecam, to zdecydowanie tą, czyli Zwierzynie Georgii Nicholson. A jeżeli możecie sobie pozwolić na obydwie serie, to polecam. Ale tak jak mówię, są naprawdę bliźniaczo podobne. Nawet zobaczcie, ta grafika jest taka dosyć też, wydaje mi się, podobna. Ale tak jak mówię, jeżeli macie ochotę kupić dwie, to ja Wam polecam dwie. Natomiast jeżeli już musicie kupować jedną, to polecam Wam tą, bo jest moim zdaniem zdecydowanie lepsza. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te książki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Powiem Wam szczerze, że zmęczyłam się trochę i boli mnie gardło. Nie wiem, czy jeszcze to słychać, ale no cały czas nie mogę się wygrzebać ze swojej choroby. Także to co teraz widzicie, to już jest naprawdę bardzo dobry wygląd i całkiem niezły głos, ale mam katar, mam chrypę i to wszystko taka, wiecie, kumulacja. Nie mogłam się kompletnie skupić na tym filmiku i mam nadzieję, że ta cała recenzja tych książek jakoś tam mniej więcej mi poszła. I powiem Wam szczerze, że tak się teraz zastanawiam, czy jeszcze jakieś odcinki będą. Na pewno chciałabym, żeby jeszcze były odcinki z takimi poradnikami, książki poradniki i troszeczkę dla takich starszych również moich widzów książki. Ale to jeszcze nie wiem, zobaczymy, jak to czasowo pozwoli mi na to życie, ponieważ teraz, jak wiecie, no, mam troszeczkę inne zadania niż czytanie książek, ale no zobaczymy, jak to będzie. Może jak znajdę w wolnym czasie chwilę, to Wam również inne książki jakoś tak przytoczę. Także to by, kochani, było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zachęcam do zakupu tych książek, a przynajmniej kilku z nich, bo naprawdę są to bardzo, ale to bardzo ciekawe pozycje. Pa!